tak sobie te kości można wyciągnąć. Nie ma żadnego z tym problemu. Widzicie? No i wam pokażę. Oprócz tego, że kości gdzie wyciągnąć, jakie to żeberko jest delikatne. Zobaczcie. Widzicie? To jest żeberko. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie bardzo fajny przepis, bo jednogarnkowy. Będą to żeberka z warzywami. Ale nie będzie to taki przepis normalny, tradycyjny, a w sumie to będzie bardzo tradycyjny, ponieważ zrobimy go w garnku rzymskim. Garnek już był 20 minut moczony przeze mnie teraz w wodzie, 20-30, dokładnie nie wiem, ale te 20 minut to jest minimum, żeby był moczony w wodzie. Teraz ta woda w niego weszła, on się zrobił taki ciemniejszy i ja go odstawiam w tej chwili, bo jeszcze nie jest mi potrzebny, będzie za chwileczkę, tylko przygotujemy sobie tutaj małą marynatę, taką bardzo prostą i te żeberka, zaraz wam wszystko pokażę, jak to będziemy robić po kolei. No i na początek zajmiemy się żeberkami. Żeberka, no tak to wygląda, dosyć ładne w sumie żeberka. I muszę ściągnąć tą błonę. Gdybyśmy tylko je obsmażali i piekli normalnie w piekarniku, nie trzeba je zdejmować, ale że tu będzie marynata, warto zdjąć tą błonę. Przez nią się nie dostanie ta marynata do środka, więc łyżeczka i trzeba tą błonę ściągnąć. Nic skomplikowanego, ale chwilę to na to trzeba poświęcić. No, widzicie, jak to ładnie schodzi wszystko. Ok, teraz bierzemy papier i ściągamy. Easy peasy. Dobra, żeberka już mamy uwolnione i teraz ta marynata przejdzie dokładnie przez nie, ale nie mamy jeszcze marynaty, więc żeberka sobie poporcjuje, tak po dwie sztuki. Jako że robię to w marynacie, w garnku rzymskim, te aromaty mi tutaj jakoś nie uciekną, że tak powiem, z tego mięsa, więc ja sobie po prostu je, nie będę obsmażał tego mięsa, bo w ten sposób powiem, tutaj sobie wyłożę obok na deskę, a tu przygotujemy teraz marynatę. No i zabieramy się do marynaty. Na początek może dodam tutaj trochę oliwy. Powiedzmy 50 ml. Sos sojowy. 4 łyżki. Sos teriyaki. 3 łyżki. Nie, te łyżki to takie, wiecie, nawet dam 4, bo po prostu ten sos jest zawisisty, zostaje na tej łyżce, także 4 łyżki dodaję tego sosu. Od razu dodam 3 ząbki czosnku. I dodaję do tego łyżeczkę pieprzu czarny, grubo mielony, to jest w sumie gryz. Pieprz grubo mielony gryz, super sprawa. I paprykę słodką wędzoną, tego tutaj dodam 1,5 łyżeczki, wymieszam. To marynuję kawałki żeberek właśnie w tym sosie. Zbyteczną ilość ściągam pędzlem lub też pędzelkiem. Bo jeszcze ta marynata będzie mi potrzebna, które muszę sobie pokroić. Pomidory nie kroimy. Wrzucam je całe do miski lub też nawet układam je z boku, bo one będą na samym końcu mi potrzebne, więc nawet ich nie wkładam do tej dużej miski. Resztę warzyw kroję. Pieczarka można na połowę, można na 4 części, ale wiecie, na połowę to ja tą pieczarkę tam później znajdę,
i będę wiedział, że to jest pieczarka. Takie wiecie, coś na ząb. A teraz marchewka. Marchewkę wrzucam do pieczarek. Okej, prawie mi tu uciekła ta marchewka. Papryka, o tym nie zapominamy. Taką grubszą kostkę papryka. Gdzie to danie będzie się dość długo dusiło, piekło w piekarniku pod przykryciem, więc ta cukinia najprawdopodobniej całkowicie się rozleci albo będzie po prostu, no postaram się pokroić taką grubszą kostkę, także na to nie zważajcie, że ta cukinia wam się rozleci, bo po prostu jak śli się rozleci, zagęści wam tylko sos, przepraszam. A ja tak mówię, wiecie, dzisiaj spokojnie, po cichu, dzieci jeszcze śpią, są wakacje, to niech sobie chwilę jeszcze pośpią, a my tutaj już pracujemy. Dobra, cebula. Cebula, kostka. Ona też zagęści w sumie sos, doda smaku. No i cukinia. Też młoda cukinia. Młoda, ale już ma trochę dość dużo pestek, więc my się pozbędziemy tych pestek. W tym roku trafiły nam się żółte cukinie, które mają dosyć tak dużo pestek, nawet na samym początku, gdzie zawsze nie miały aż tyle. Nie wiem, co to za odmiana jakaś dziwna nam się trafiła. No i cukinie również kroimy. Ja ją pokroję w taką grubszą kostkę. Żeby się nie rozgotowała. Ale mówię, ta cukinia coś w tym roku u nas niezbyt mało konkretnego takiego, wiecie, tego miąższu i bardzo dużo pestek. No i zobaczcie teraz. Do tej marynaty doleję troszeczkę wody. Ciepłej wody. Zalewam nią warzywa. O to właśnie chodziło, ten efekt. Oczywiście warzywa muszą dostać trochę soli. Mięsa nie soliłem, bo tam już jest sos sojowy i tego sosu było 4 łyżeczki, także w zupełności i warzywa tutaj też będą dobrze posolone, więc to wystarczy. Dodam jeszcze łyżeczkę papryki słodkiej, 1,5 łyżeczki, to jest słodka wędzona dokładnie. No i bez pieprzu się też nie obędzie. Pieprz gryz, grubo mielone. No i tutaj wchodzi już czosnek granulowany, 1 łyżeczka płaska, więcej nie potrzeba. No i co to by było za danie w garnku rzymskim, gdyby nie łyżeczka kminu rzymskiego dla smaczku. Pyszna sprawa, aromatyczny mocno, nie można przesadzić oczywiście. No i teraz to już wystarczy wszystko dokładnie wymieszać. To będzie petarda, jedzonko. Dobra, no i bierzemy garnek wymoczony, odmoczony, namoczony, tak jak producent kazał. Co do garnków rzymskich, słuchajcie, to nie jest drogie, to jest naprawdę tania rzecz.
fajna. Taki garnek kupicie w firmie Jelux. Naprawdę za śmieszne pieniądze. Ja Wam podlinkuję ten garnek. Oni go mają teraz jeszcze w promocji, świetnej promocji. Do tego jeszcze jak z kodem Damian kupicie, to macie jeszcze 10% rabatu. Zobaczycie, jaka to jest świetna sprawa za faktycznie nieduże pieniądze. Układam sobie teraz dookoła w tym moim garnku żeberka. Zobaczcie. O, nie zapominając o reszcie marynaty. Marynatę wcisnę tutaj jeszcze do warzyw. I naprawdę można prostsze marynaty stosować. Jeszcze prostsze, chociaż ta jest... Choć ta jest bardzo prosta. Można każde mięso przygotować. No, wszystko można przygotować w takim garnku. No i warzywa teraz. Zasypujemy wszystko warzywami. Zobaczcie. Kilogram żeberek. Moc warzyw. Jesteście mistrzami w swoim domu, jeśli chodzi o gotowanie obiadów. Pyk, pomidory. Pomidory się rozlecą, bo mają się rozlecieć. One wzbogacą nam ten sos, który się tutaj wytworzy. Ale to jeszcze nie wszystko, jeszcze jedna rzecz. Posłuchajcie, kto ogląda mój kanał, ten wie, że ja mam coś zawsze w zanadrzu dobrego. I to są to bulionetki warzywne. I tutaj wlewam dwie łyżeczki tej bulionetki, tutaj dodałem i wlewam do garnka. To wlałem tutaj kubek, on ma tak 300 ml. I jeszcze pół kubka wody. Okej. Okay. Tej wody jest gdzieś do połowy garnka i tak powinno być. Warzywa jeszcze wytrącą dużo wody, więc to wszystko tutaj wiecie. To wszystko tam się zrobi taki sos i to będzie poezja. Jak zrobić taką bulionetkę warzywną, to Wam podlinkuję pod tym filmem. Można też poszukać na piechotę na moim kanale, bo tych rzeczy mam bardzo dużo, ale powiem Wam, że teraz jest ten sezon, kiedy te bulionetki się robi. Zimą to jest coś wspaniałego. Mi został ostatni słoiczek, więc go wykorzystuję. W sumie to myślałem, że już nie mam nic, ale znalazłem jeszcze w piwnicy przy sprzątaniu, także polecam tą bulionetkę, bardzo polecam. No i garnek też polecam. Zamykamy go. I taki garnek wkładamy do piekarnika, zimnego piekarnika, to jest najważniejsze. I po włożeniu na spokojnie ustawiamy sobie 180 stopni Celsjusza, no i będziemy to piekli. Aż mięso będzie miękkie. No ja w tym garnku nie będę grzebał, ale ja tak Wam powiem z doświadczenia 2,5 godziny. Około 2,5 godzin. Z tego względu, że pierwsze 20 minut ten garnek będzie się nam nagrzewał wraz z piekarnikiem. Później temperatura dojdzie do środka i ten garnek będzie oddawał do środka, do warzyw, do mięsa właśnie tą temperaturę. Bardzo delikatnie, spokojnie i przede wszystkim równomiernie. Po tym czasie 2,5 godziny można już sprawdzić, czy to mięso faktycznie jest miękkie, bo te warzywa tam sobie trochę siądą i po prostu zrobią miejsce, żeby dotrzeć do tego mięsa, które jest na samym dnie. A oczywiście dokładny czas podam Wam po upieczeniu, bo też wiecie, to tak nie jest, że wszystko da się wyliczyć co do minuty. Pewne rzeczy trzeba sprawdzać. Więc zapraszam Was na degustację. Ja już to odkładam do piekarnika. Środkowa półka. Z termoobiegiem i grzanie dół. No i zobaczcie, właśnie wyciągnąłem to z piekarnika. Piekłem to 2 godziny, ale garnek jest jeszcze mocno gorący z tego względu, że on świetnie trzyma temperaturę, więc myślę, że to mięso teraz już doszło idealnie. Więc 2 godziny i później mówię, zostawiłem to w piekarniku na pół godzinki. Dobra, otwieram. No i zobaczcie, o, paruje. Wszystko pięknie się tutaj udusiło. Bardzo dużo warzyw. Przygotowałem sobie tutaj kaszę bulgur, no bo z czymś trzeba to podać w końcu, nie? No oczywiście można też samo, no to oczywiście, wiadomo. Dobra. No i nakładam.
Na początek wyciągam warzywa. Stawię miejsce sobie na mięso. Teraz tym sosikiem, co tutaj się wytrącił z tych warzyw, z tego bulionu, co tutaj dodałem, polewam kaszę. Obficie, bo jest tego naprawdę dużo, więc tą kaszę można porządnie sobie polać tym sosem i będzie miała świetny smak. No i teraz wyciągam mięso. I na bogato jeszcze jedno od razu. Widzicie, mięsko tutaj, te żeberka to się prawie rozlatują w tym garnku. Pachnie to nieziemsko, naprawdę, uwierzcie mi, że to jest bajeczka. Dobra, odstawiam garnek, tu jeszcze spokojnie, jeszcze jedna, dwie porcje. Ja taką mnożę porcję, żeby to we dwóch tutaj będziemy jedli i się najemy. Dobra, przykrywam. No i oczywiście nie zapominamy. Oczywiście nie zapominamy o pietruszce. Wzbogaci to jeszcze nam kolor. No i teraz sobie spróbujemy. Przesunę. O, żebyście dobrze widzieli. No i próbujemy. No, zobaczymy. Zaczniemy od kaszy, bo ona jest tutaj nasączona tym tłuszczem. Aż to pyszne. Dobra kasza. Ale lepiej to gdzieś łyżką, bo się trochę rozsypuje. Ja. Warzywa jak to warzywa. Muszą być dobre, jak są dobrze doprawione. Uważam, że to jest wszystko dobrze doprawione. Idealnie, rzecz bym powiedział nawet biorąc, bo ten sos teriyaki tu robi taką dobrą robotę. No i teraz żebereczko. Tak sobie te kości można wyciągnąć. Nie ma żadnego z tym problemu. Widzicie? No i wam pokażę. Oprócz tego, że kości idzie wyciągnąć, jakie to żeberko jest delikatne. Zobaczcie. Widzicie? To jest żeberko. Przepyszne to jest, naprawdę. Tak, dobrze doprawione. Słuchajcie, przepis gorąco polecam. Mluknijcie do Jeluxa na te garnki, bo naprawdę mają dobrą cenę w promocji. Plus jeszcze mój kod rabatowy 10%, to ten garnek będzie jak za darmo. Naprawdę polecam, bo... No bo warto, fajna sprawa, powiem wam, że nie byłem nigdy jakoś tak przekonany do tych garnków, bo nikt u nas nie gotował w garnkach rzymskich. Ale powiem, że no teraz parę przepisów chyba jeszcze zrobię, bo wszystko jest tak delikatne, tak dobrze upieczone, długo to ciepło trzyma. Super sprawa. Ja was zachęcam do zrobienia tego dania. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.